W tym zadaniu musimy ustalić, dla jakiego parametru m następujące równanie z wartością bezwzględną będzie miało dwa różne rozwiązania dodatnie. Przede wszystkim równanie z wartością bezwzględną. Gdy wartość bezwzględna równa się jakiejś liczbie, będzie miało jakiekolwiek rozwiązanie, jeżeli ta liczba będzie nieujemna. Gdybyśmy tu mieli liczbę ujemną, to otrzymalibyśmy równanie sprzeczne, byłoby 0 rozwiązań, czyli żebyśmy mieli dwa rozwiązania, to na pewno m musi być dodatnie, musi być większe od 0. Gdyby było równe 0, to mielibyśmy jedno rozwiązanie, po prostu to, co w wartości bezwzględnej równa się 0. A dla m -a dodatniego będą dwa rozwiązania, albo to, co mamy w wartości bezwzględnej, czyli 3 minus 1 dzielone na x równa się tej liczbie, czyli m, albo to, co mamy w wartości bezwzględnej równa się minus tej liczbie, czyli minus m. Jak tu byśmy wstawili minus ma, no to oczywiście równanie wyszłoby nam prawdziwe, oczywiście wszystko przy założeniu, że m jest liczbą dodatnią. No to policzmy teraz, jakie otrzymujemy rozwiązania z tych dwóch. Równań. Minus 1 dzielone na x równa się m minus 3, czyli 1 dzielone na x równa się. 3 minus m, zamieniam znaki i teraz odwracam. x równa się odwrotność tej liczby, 1 dzielone na 3 minus m. No i teraz tak samo tutaj, minus 1 dzielone na x równa się minus m minus 3, czyli 1 dzielone na x równa się m plus 3, czyli x równa się odwrotność tej liczby, 1 dzielone na m plus 3. No i w tym momencie już widzimy, że na pewno m musi być różne od 3 i od minus 3, ponieważ nie może nam się pojawić 0 w mianowniku, to napiszmy, że m na pewno musi być różne od 3, to kolejne nasze założenie i m musi być różne od minus 3, kolejne założenie, no ale tego mogłem w zasadzie nie pisać, bo już wiemy na pewno, że m musi być większe od 0. Czyli musi być większe od 0, musi być różne od 3, to już wiemy na pewno. Wtedy będziemy mieli dwa różne rozwiązania. Pytanie jeszcze, czy te oba rozwiązania zawsze będą dodatnie, bo jeszcze mamy warunek, że muszą być dodatnie. Musimy to sprawdzić, kiedy będą dodatnie. Pierwsze rozwiązanie, kiedy będzie dodatnie. No, licznik jest dodatni, to mianownik jeszcze po prostu musi być dodatni, żeby cała ta liczba była dodatnia. Czyli na pewno 3 minus m musi być większe od 0. Czyli m musi być mniejsze od 3. Takie założenie mamy, aby to rozwiązanie było dodatnie. Możemy je podpisać x1 i x1 większe od 0 wtedy i tylko wtedy, gdy m mniejsze od 3. A nasze drugie rozwiązanie, x2, kiedy będzie dodatnie? No, x2 będzie dodatnie wtedy i tylko wtedy, gdy ta liczba będzie dodatnia, czyli mianownik musi być też dodatni, czyli m plus 3. Musi być większe od zera, czyli m musi być większe od minus 3. Takie założenie dodatkowo jeszcze mamy, no ale ono jest słabsze od tego, bo tu już mamy, że m jest większe od zera, to zawiera się w tym, także to założenie nic nie wnosi, ale to wnosi całkiem sporo. Wiemy, że m musi być większe od 0, wiemy, że m musi być mniejsze od 3, dodatkowo różne od 3, czyli po prostu przedział od 0 do 3. W tym przedziale będziemy mieli dwa różne rozwiązania dodatnie, czyli poprawna jest odpowiedź b. Mogliśmy również to zadanie zrobić jeszcze w taki sposób, że popatrzeć na to nasze równanie, jak na przyrównanie dwóch funkcji, to jest wzór jednej funkcji, a to jest wzór funkcji stałej y równa się m. Narysować wykresy obu tych funkcji, w szczególności tej, i sprawdzić, dla jakich prostych poziomych przechodzących przez oś Y, na jakim poziomie otrzymamy dwa punkty przecięcia dodatnie, dwa różne dodatnie rozwiązania. Możemy spróbować zrobić tak na szybko, taki drugi sposób na rozwiązanie tego zadania. Najpierw narysujemy tę funkcję, która jest pod wartością bezwzględną. Minus 1 dzielone na x to jest taka zwykła funkcja homograficzna. Jej wykres mniej więcej wygląda tak. On przechodzi tutaj przez punkt minus 1, 1. Jest taki punkt, no i tak samo tutaj przez 1, minus 1. A jeżeli ją przesuniemy o 3 do góry, no bo minus 1 przez x zwiększamy tutaj. Dodajemy do niego 3, czyli nasz wykres wędruje o trzy jednostki do góry czyli tak jakby wirtualnie przenosimy oś x 3 jednostki wyżej w to miejsce no i w tym nowym układzie współrzędnych teraz rysujemy funkcję homograficzną 1 dzielone przez x no to ona będzie wyglądała mniej więcej tak a na koniec przykładamy do niej wartość bezwzględną. Wartość bezwzględna sprawia, że to co jest pod osią x, tą prawdziwą, przechodzi na górę, czyli ten fragment wykresu odbiłby się tutaj o i poszedł tak. A to co było powyżej osi x, to oczywiście zostaje na swoim miejscu. No i teraz patrzymy, dla jakiego parametru m, czyli dla jakich wartości Y, jeżeli narysujemy prostą poziomą, to przetnie nam ten czerwony wykres w dwóch punktach dodatnich. Co to znaczy w dwóch punktach dodatnich? No na przykład jakbyśmy narysowali tutaj prostą m równa się 1 przechodzącą przez jedynkę, to przetnie nam wykres. Ten czerwony, no w zasadzie tutaj też narysowałem czerwony, no ale wiadomo o co chodzi. Nasz przekształcony wykres z lewej strony, może nazwijmy go jakoś f od x, przetnie nam w dwóch punktach i te dwa punkty tutaj mają argumenty x dodatnie, są po dodatniej stronie x'ów. Gdybyśmy narysowali prostą w tym miejscu, to też otrzymamy dwa punkty przecięcia, ale jeden będzie dodatni, drugi będzie ujemny. Taka sytuacja, że otrzymamy dwa punkty dodatnie, będziemy mieli tylko jeżeli weźmiemy tę prostą przechodzącą przez oś y w przedziale od 0 do 3. Tutaj będziemy mieli wszędzie dwa różne punkty przecięcia i oba będą dodatnie. Jakbyśmy narysowali prostą y równa się 3, to w ogóle nie będziemy mieli punktów przecięcia. No a wyżej będziemy mieli też dwa punkty przecięcia, ale jeden dodatni, drugi ujemny. Jeżeli byśmy wzięli m ujemne tutaj, no to też nie będzie punktów przecięcia, co zresztą na początku algebraicznie stwierdziliśmy, że dla m -ów ujemnych to równanie jest sprzeczne. Także albo rysunkiem, albo algebraicznie możemy dojść do tego, że m musi należeć do przedziału od 0 do 3.